Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie pana Sebastiana, który pisze do nas. Od 2017 roku jestem obdarowany darowizną, która jest obciążona dożywotnim użytkowaniem całej nieruchomości, którym jest dom jednorodzinny, przez moich rodziców. Mama chce się zrzec notarialnie tego prawa użytkowania, a tata nie, ponieważ są obecnie na etapie rozpadu związku, za co winią ojca. Dom od 2017 roku jest wynajmowany innej rodzinie, a ja jestem tam zameldowany i robią wszystkie opłaty. Rodzice mieszkają w zupełnie innym miejscu i nigdy nie korzystali z tego domu i nie będą, ponieważ mają parę innych nieruchomości. Chciałbym tę nieruchomość sprzedać, ale jestem zablokowany przez ojca. Mam odnośnie tej sytuacji pytanie, czy mogę sądownie znieść dożywotnie użytkowanie ojca, który nigdy nie korzystał z owej nieruchomości i ma swoją, w której mieszka. Będę wdzięczny, jak dostanę od pana odpowiedź. Panie Sebastianie, no sytuacja jest dosyć skomplikowana, ale od razu mogę powiedzieć, że nie jest pan blokowany przez ojca w kwestii sprzedaży tej nieruchomości, ponieważ jak najbardziej nieruchomość obciążoną takim dożywotnim użytkowaniem można sprzedać. Pan, będąc obecnie właścicielem tej nieruchomości, może dokonać sprzedaży i nie potrzebuje pan zgody ojca. Taka sytuacja może mieć miejsce, tylko po prostu musiałby pan znaleźć nabywcę, który taką nieruchomość będzie chciał kupić, ponieważ to prawo dożywotniego użytkowania przechodzi po prostu wraz z tą nieruchomością, bo to samo prawo jest niezbywalne i nowy właściciel będzie zobowiązany do wywiązywania się tak z tego obciążenia, czyli po prostu dalej funkcjonować w takiej relacji. Są oczywiście podmioty profesjonalne, które zajmują się skupem takich nieruchomości i jakby biorą pod uwagę ten stan prawny i te warunki, tak, panujące, ale trzeba się liczyć z tym, że po prostu te podmioty oferują nam dużo niższą cenę niż cena rynkowa i wycena takiej nieruchomości wówczas będzie dla pana mniej korzystna niż jakby pan sprzedawał tą umowę bez tego obciążenia. Jednakże, tak jak powiedziałem, no jest to opcja, która wchodzi w grę. Nie jest to fizycznie, czy też w postaci jakichś przepisów prawnych możliwość całkowicie zablokowana i też, tak jak powiedziałem, nie wymaga zgody w tej sytuacji pana ojca. Jeżeli chodzi o samą sprzedaż, jeżeli do niej dojdzie, tak, to ze względu na tą sytuację ojciec oczywiście może domagać się na przykład zamiany tego prawa dożywotniego użytkowania na dożywotnią rentę. I wtedy sąd ustala wysokość takiej renty, tak, na wniosek strony czy stron, biorąc pod uwagę sytuację faktyczną, czyli wartość tej nieruchomości, wiek ojca, tak, sytuację rodzinną i wszystkie inne argumenty, które strony podadzą, tak. Więc taka forma zamiany tego dożywotniego użytkowania na rentę faktycznie jest możliwa i ona może tutaj w tej sytuacji też panu pomóc, ale trzeba będzie się liczyć z poniesieniem tych dodatkowych kosztów i jest to renta dożywotnia, więc tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, jakie to będą koszty, oprócz oczywiście jakiejś kwoty miesięcznej renty, bo nie wiadomo po prostu, jak długo dana osoba będzie żyć, tak, i jakie to będą łączne koszty. Więc nieruchomości obciążone umową dożywocia mogą być sprzedane przez obecnego właściciela. Nie trzeba mieć zgody dożywotnika na to, aby dokonać takiej transakcji. Oczywiście warto wskazać, że tak jak powiedziałem, że to prawo dożywocie jest prawem niezbywalnym, więc te obowiązki przechodzą w związku z umową dożywocia na nowego właściciela. No, jest to sytuacja prawnie skomplikowana ze względu na te relacje rodzinne, z którymi tutaj mamy do czynienia, więc ja bym sugerował spróbować po prostu porozumieć się z ojcem, tak, podjąć się jakiejś mediacji, może nawet za pośrednictwem profesjonalnego mediatora, bo jeżeli jest trudna sytuacja rodzinna, a w tle jest rozwód rodziców, tak, jeszcze jakieś wzajemne pretensje, animozje, tak, no to można spróbować skorzystać z pomocy profesjonalnego mediatora i dojść do jakiegoś porozumienia, zawrzeć jakąś ugodę, na mocy której ojciec zrzeknie się tego swojego prawa, tak, na przykład w ramach jakiegoś porozumienia, które też pozwoli ominąć tą rentę dożywotnią, tak? Może jakieś inne tutaj zaproponuje pan rozwiązanie ojcu. Ja nie wiem, jakie pan ma możliwości, czy to finansowe, czy to faktyczne, więc nie chciałbym tutaj niczego konkretnego sugerować, natomiast taka możliwość jest i zawsze do niej namawiamy, żeby spróbować te problemy rozwiązać polubownie,
czy też za pomocą właśnie mediacji, ponieważ na pewno będą to mniejsze koszty niż postępowanie przed sądem, które będzie miało tutaj na przykład zamienić prawo do dożywotniego użytkowania na rentę, tak, bo na pewno będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami chociażby pełnomocnictwa i samego postępowania. Także to są opcje, które w mojej ocenie są możliwe. Nie ma natomiast możliwości, żeby tutaj, przynajmniej w mojej ocenie, w jakiś inny sposób ojca zmusić, tak? Wykazanie, no chyba, że wykazałby pan zawarcie jakiejś tej umowy dotyczącej dożywotniego użytkowania pod wpływem jakiegoś podstępu, tak, czy też oszustwa ze strony ojca i wzruszyć w ogóle całą tą konstrukcję, tak, i spróbować to w ten sposób sprawę tą rozwiązać, tak, ale to jest moim zdaniem bardzo trudne i sugerowałbym te inne wspomniane przeze mnie wcześniej rozwiązania. Jeżeli by pan miał jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do przekazywania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.